Dzień dobry. Odzywam się do Was nie nocą, absolutnie nie nocą. Jest 7 godzina, a ja już idę z wielką paką. Wiecie co? Polepszyło mi się psychicznie. Nie widać, nie. Od 10. Ale nie martwcie się. Wieje tak, że nie wiem, czy słyszycie. Jestem ciepło ubrana i idę położyć niespodzianki, jak Mikołaj, pod domem moich rodziców. Zadzwonię i ucieknę. Żartuję, wszyscy o tym wiedzą, nikogo po prostu nie ma. Idę zostawić prezenty i to będą prezenty i dla mojej siostry, i dla Laurki. Miałam dla nich prezenty, nie przeżyję po prostu tego, żeby im tego nie dać i idę. A wstałam już o 5, mega wyspana, naprawdę z lepszą psychą. Bardzo Was przepraszam jeszcze raz za wczoraj i mam nadzieję, że dzisiaj będzie przyjemniej. Będzie krótko, bo to niedziela rodzinna, ale na razie zaliczymy spacer po ciemku. Wieskiem oczywiście, no bo on korzysta. Kompletnie nie widać. Ciemnica straszna. Chodź, Pumba. Które domki pooświetlane. Idziemy. Z misją. Misja ciotka pamięta o dzieciach. To tak się nazywa ta misja. Dobra, my widzimy się później. U nas tak jakby trochę sylwestrowo balona, jak ona siada, matko kochana, rozbrajasz mnie, córko. Dobra, otwieramy okienko numer 19. Dzisiaj zagadka wymagała założenia kapci. Ja wiem, o co chodzi. Dobra, więc słuchaj, zaraz się dowiesz. Synku kochany i droga córko, dzisiejsze niespodzianki chowa podwórko. Więc ubierajcie buciki i kurtki i sprawdźcie, co leży koło furtki. Tam, gdzie latem rosły brzoskwinki, czekają na Was cudne upominki. Ponownie siostra. Akcja ciotka udała się znakomicie. Bardzo w ogóle miałam w planie wyjść na spacer z pieskiem i do Was pogadać. Tak wiatr wiał, że ja nie wiem, bo jeszcze nie sprawdzałam, czy ten materiał minutowy pewnie. W ogóle cokolwiek mnie tam będzie słychać dzisiaj. No ale dobrze, dziękuję Wam w ogóle za słowa wsparcia. Dzisiaj jak czytam komentarze, to po prostu aż skrzydeł dostaję. Dzięki. Jest lepiej, gardło co prawda dalej boli, więc się jakby nic nie zmieniło. Nie pomogła jedna inhalacja. Dzisiaj będę kontynuować inhalację. Ale u Ignasia nic się jakby za bardzo nie rozwija w jakąś złą stronę i mam nadzieję, że tak zostanie. Gardło to gardło, wiecie. Przejdzie i tyle. Mówię, gdyby co, to na pewno test zrobimy. Ja się teraz wszystkich uspokajam. Ale jakieś przeziębienie nas dopadło. Zatkany mam nos dzisiaj, dlatego mogę tak mówić trochę jeszcze bardziej nosowo niż robię to zazwyczaj. No, ale psychicznie jest już zdecydowanie lepiej. Nie wiem, jakoś tak wystarczyło porozmawiać przez telefon, powiem Wam, z rodziną i to trochę pomogło. Jest jak jest. Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, tak jak piszecie. Wiem, że inni mają gorzej. Bardzo dużo z Was świąt w ogóle nie może spędzić z rodziną, bo albo Wy jesteście na kwarantannie, albo właśnie najbliżsi, albo macie COVID-a. Życzę Wam w ogóle wszystkim zdrówka. Więc no nawet moja kochana Ada z kanału Ada Gada właśnie, też byłam w szoku, że miała planowała w tym roku pierwszy raz urządzać sama Wigilię i jak ona to mówi, została koronowana, czyli jest chora i plany w łeb wzięły, więc to się dzieje, to się naprawdę dzieje i powinnam się cieszyć i doceniać to, jak mam. I że tak naprawdę, przepraszam, nic poważniejszego
nas nie dopada i mam nadzieję po prostu, że nie dopadnie. Jestem dobrej myśli, ja zawsze jestem dobrej myśli. Wczoraj miałam po prostu moment załamania i musiałam sobie popłakać. Łzy naprawdę potrafią być bardzo oczyszczające, powiem Wam, bo nawyłam, że nawyłam, nawet szorując podłogi sobie powyłam. Potem po tym treningu już mi się płakać nie chciało, ale tak chodziłam przybita wieczorem. Ale wieczorem usiadłam sobie z mężem, pogadaliśmy, obejrzeliśmy serial, mąż mi wymasował stopy, zjadłam pyszną kolację i tak wszystko pomyślałam sobie, kurczę, docenię i to, że w swoich czterech ścianach jest tak ciepło i miło i rób wszystko, żeby dalej tak zostało, a na całą resztę przyjdzie czas. Wczoraj też właśnie bardzo bliska mi osoba powiedziała, nawet żebyśmy mieli się na wiosnę spotkać, to pamiętaj, że się spotkamy i każdy o Tobie też myśli tak jak Ty o wszystkich ciepło. Znowu się płakać chcę. Jestem strasznie rozkliwiona, powiem Wam, przed okresem świąt. Bardzo często tak miałam, teraz jakby tym bardziej. Im starsza, tym coraz bardziej, ale nie jestem w tym jedna jedyna. Ja mam to po moim tacie, co mi w ogóle zadziwiające, bo takim twardym facecie, którego nic nie rusza normalnie. A w okresie świątecznym to jest po prostu, on już od rana w Wigilię z łzami w oczach chodził, jak on docenia, jak on kocha swoje dzieci, żonę i tak dalej, swój piękny dom i wszystko, wszystko, i psa, i kota, i wtedy wszystko jest, ta miłość jest jakby taka jeszcze mocniejsza i chyba mam to po nim i to chyba świadczy o tym, że naprawdę jestem dorosła już. Bardzo dorosła. Ja czasami do mnie nie dochodzi, powiem Wam, że już mam 34 lata, w tym roku, a już przecież nowy rok idzie, 35, że jestem matką prawie 9-letniego syna i 3-letniej córeczki, no to jeżeli mówimy, że on 9, to będzie 4-latka, więc dobra, nie dodajmy, że mam 34 lata, jestem matką 8-letniego synka i 3-letniej córeczki, że od tylu lat już jestem żoną, a nawet nie żoną, tylko od tylu lat mam jednego partnera, którego kocham nad życie, bo w tym roku, w grudniu, mamy 19. rocznicę bycia ze sobą, więc naprawdę bardzo, bardzo długo, że przetrwaliśmy przeróżne burze w życiu, jakoś tak razem, ręka w rękę, że on ma strasznie trudny charakter, ja też nie jestem łatwą osobą, tak mi się wydaje, a nie, nieprawda, to tak sobie dodałam, żeby ładniej zabrzmieć. Ja jestem bardzo ugodową osobą, bardzo, naprawdę. Mi trzeba bardzo, 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 bardzo zaleźć za skórę, żebym ja kogoś nie lubiła. Jestem raczej tą osobą, której szklanka jest zawsze do połowy pełna, tą osobą, która zawsze podchodzę do kogoś z zaufaniem i u mnie zaufanie można tylko stracić. Natomiast mój mąż, naprawdę trzeba pracować, żeby jego zaufanie w ogóle urosło do jakiejkolwiek osoby, tym bardziej obcej osoby. Więc no tym bardziej jakby doceniam to, jakiego mam męża, że żeby go coś ruszyło, naprawdę potrzeba wiele. Jego na pewno szybciej ruszy krzywda zwierzaka niż człowieka. A nas tak bardzo kocha. I wiecie co? I na takich rzeczach się skupiam, takie rzeczy doceniam i ogromnie się cieszę z tych niedziel. To jest chyba ostatnia niedziela, nie chyba, chyba ostatnia niedziela w tym roku? Bo na pewno ostatnia niedziela przed świętami, ale bardzo mam zamiar dzisiaj nic nie robić, więc ten vlog też będzie krótki, ale wiecie, ja już Wam mówiłam, że niedziele będą takie raczej przegadane. Zaraz muszę usiąść jeden film tematyczny nagrać, bo mówiłam Wam, że paczkę dostałam kosmetykami i dlatego też jestem trochę bardziej niż w niedzielę, bo ja przeważnie w niedzielę lubię być na luzie, no ale też wymalowana, ale nie chciałam się bardzo czesać, więc się po prostu w kucyku, że kucyk jest w miarę prosty, to jeszcze jakoś to wygląda. Siadam, nagrywam film tematyczny, a potem będę jeść i leżeć przed telewizorem. Zrobiłam sobie pyszną sałatkę, przygotowałam sobie warzywa zapiekane na później, dlatego że dzisiaj u nas każdy je co innego, bo mąż nie marzył o tym żebrze, które kupił, to żebro w Biedronce. A dzieciom robię pizzę, taką domową pizzę, ale wiecie, malutko ciasta po prostu i dla każdego jakaś małe kółeczko, więc to nie będzie po prostu fabryki pizzy. I tyle. Następny tydzień się szykuje już przygotowania pełną parą. Musimy jeszcze jeden łańcuch ze światełkami kupić. Ja jeszcze muszę zadbać o pakowanie prezentów. No i co? A potem już gotowanie i kończymy vlogmasa. Słuchajcie, dni zleciały niesamowicie szybko i ja bardzo doceniam to, że ze mną cały czas jesteście i że oglądacie, że przybywa Was. Witam w ogóle nowych widzów. Mam nadzieję, że zagościcie się tutaj na dłużej, nie tylko na okres vlogmasa. W tej chwili kończę, uciekam spędzać czas z rodziną i pewnie odzywam się do Was wieczorem. Wy też spędźcie dzisiaj czas z rodziną, tak. Mimo, że to u Was poniedziałek. No to postarajcie się. Dobra, do później. Wystarczy jedno dotknięcie mej dłoni, aby podtrzymać Cię na duchu i ciele.
Ani, mam nadzieję, że nie oślepnę od tego światła. Lampkę Ignasia na mnie skierowałam, dlatego mogę też się świecić, wybłyszczać. Jestem, jak wiecie, po pielęgnacji. Postanowiłam ją dla Was nagrać, ale nie w tym sensie, patrzcie, czego używam, tylko po prostu, żeby się coś było. Bo wiecie, że poza tym 6-minutowym chyba gadaniem i nagraniem, że oglądaliśmy dzisiaj świąteczne filmy same, było bardzo, bardzo przyjemnie. Matko, takie w ogóle, taka różnica między wczoraj a dziś, że nie macie pojęcia. Dzisiaj tak typowo naprawdę na spokojnie odetchnęłam. Czemu siedzę w ogóle tutaj? Moja sypialnia jest najciemniejszym pokojem, tam się w ogóle nie da nagrywać. Lucja w pokoju swoim śpi, nie chcę znowu tego robić w łazience, bo już dla Was przed chwilą nagrywam. W salonie chłopaki grają w Minecraft, więc cały dół odpada, bo tam po prostu jest hałas, głośniki włączone, bo te efekty muszą być nawet w kupi w Minecraft. Więc kuchnia, korytarz i pokój gościnny i wszystko, co jest na dole, odpada, bo nie słyszelibyście mnie, dlatego się zamknęło i znalazłam się w pokoju. Podłączyłam tutaj sobie komputer i tak naprawdę właśnie mówiąc do Was, przekopiowuję, pomalutku przerzucam na komputer to, co już dzisiaj mi się udało nagrać, żeby tego vlogmasa złożyć szybciej. I pewnie jak go oglądacie, to wiecie, że się pojawił ciut później, chociaż nie wiem, jakimś cudem może mi się tam uda, ale nie mam zamiaru siadać i go dzisiaj montować, nie będę nic robiła wbrew sobie. A że Wam tak naprawdę, naprawdę, naprawdę tak przyjemny dzisiaj dzień, tak bardzo rodzinny w tej mojej prywatnej rodzinie, jak ja to zawsze mówię. I ktoś fajnie napisał, w ogóle bardzo Wam dziękuję za komentarze, bo tak odebraliście ten mój nastrój, że chyba jeden komentarz się pojawił, że marny clickbait i drugi komentarz, że żenada, a poza tym jest masa komentarzy, ja czytam, po prostu nie jestem w stanie na to odpisać. Nie jestem i chyba po prostu serduszka Wam tam przypnę, bo po prostu życia mi zabraknie, żeby Wam wszystkim podziękować i opisać. Jak opisujecie swoje historie, gdzie macie o wiele gorzej oczywiście niż ja, gdzie wspieracie mnie na duchu, gdzie w ogóle płakałyście razem ze mną. Dla mnie to jest niesamowite, w ogóle taka interakcja nagrywająca osoba i oglądająca, że to jest, no, dla mnie jest to coś niesamowitego i mega jestem, naprawdę mega wdzięczna. Dlatego tak głupio brzmi mega wdzięczna, ale ja naprawdę jestem, ja naprawdę ogromnie jestem wdzięczna za to, jakie społeczeństwo mnie ogląda, jakimi ludźmi się otaczam tutaj. Bardzo mnie to cieszy. I właśnie co chciałam Wam powiedzieć, to tak postanowiłam, przeczytałam Ci jeden komentarz, z rana on się jakoś pojawił, że kurczę, ja się staram myśleć, że mam męża, dzieci, tutaj jesteśmy zdrowi i nie przeżywać tego, że się z innymi nie widzę, bo w końcu to minie. I dzisiaj też doszłam do takiego wniosku i tak było przyjemnie, że nie macie pojęcia. Leżeliśmy, śmieliśmy się w takim bałaganie. Lucja wszystkie chyba możliwe zabawki zniosła do salonu na kanapę, więc ogólnie nasza czwórka ledwo się mieściła, piątka, bo Pumba oczywiście między naszymi nogami zawsze jest. Ale było tak po prostu, tak beztrosko, tak fajnie i tak po prostu człowiek się nie zastanawiał nad tym, że gardło mnie boli, bo dalej boli, nad tym, co tam z Ignasiem. Jutro mam zamiar zadzwonić do lekarza, umówić się na wideo rozmowę, bo teraz tak przebiega leczenie. Oczywiście pojedziemy, bo na pewno dostaniemy skierowanie, zrobić testy i zobaczymy, jak będzie. No, tragedii nie będzie. Strasznie się nie czujemy, więc trzeba się tym cieszyć i tyle. Nikt mi nie umarł, to są tak naprawdę problemy życiowe, a nie to, co ja tam przeżywam, brak kontaktu z bliskimi. Prędzej czy później ten kontakt będzie mocniejszy i taki, jak był kiedyś. Dobra, tym bardzo moim zdaniem sympatycznym akcentem. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za dzisiaj. Jak wiecie, te niedziele zawsze tak będą wyglądały, już nie będą te ostatnie, więc nie musicie się martwić. Jutro znowu zabieram Was na trening, do garów, pojutrze na zakupy, takie ostatnie, ostateczne. Muszę warzywka dokupić tak na świeżo, co mi tam potrzebne. Kilka owoców, żeby jeszcze na święta były, bo już prawie wszystko wyjadłam, co ostatnio kupiłam.
Więc tak, no i co? Od środy już zaczynamy. W środę zaczynamy robić tylko śledzie po kaszubsku, ale już wyprasuję koszulę, obrus i tak dalej. Natomiast w czwartek cały dzień gotuję i dzień wigilijny również. Ja przeważnie tak robiłam, żeby w dzień wigilijny je robić, ale że nie wyprawiam wigilii u nas, to w dzień wigilijny też będę gotować, żeby nasze potrawy, jak już wrócimy do domu, też były na mega świeże i jak najświeższe, więc większość rzeczy będę robiła jednak w dzień wigilijny. I to wszystko, a potem już reset typowy dla mnie i dla rodziny. Dobra, my widzimy się już jutro. Jutro poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam zdrówka i co? Do jutra. Pa! Oczywiście idziemy jeszcze do Ignasia otworzyć kalendarz. Otwieramy już 20 okienko. Czas goni jak szalony. Ignacy już znalazł. Szukamy. Dobra, otwieraj następne. Ja tutaj sprawdzę. Mamy tutaj żel pod prysznic o zapachu mandarynki. Fajnie. Ok, i szukamy biżuterii. Teraz będzie chyba na szyjnik, bo dłuższe jest tutaj zapięcie, albo bransoletka. Jutro Wam powiem, jak sprawdzę. Ok, jak zawsze fajne okienko, to wiadomo, kosmetyczne. Ok, to wszystko na dziś. Trzymajcie się cieplutko, do jutra. Pa!